Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Ja nazywam się Agnieszka Kucharek, jestem technikiem kryminalistyki w Wydziale Kryminalnym Ogniwa Techniki Kryminalistycznej. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać tak naprawdę, co kryje się za policyjnym parawanem, który wielokrotnie ściąga Państwa uwagę. Wielokrotnie chcecie zajrzeć za ten parawan, więc dzisiaj macie taką możliwość. Za tym parawanem nie zobaczą Państwo czystych, pięknych, pięknie ułożonych, wyczyszczonych rzeczy. Zobaczyliście Państwo autentycznie rzeczy, których my, technicy, używamy na co dzień do swojej pracy, które są przez nas mocno eksploatowane. Zanim jeszcze zajrzymy za policyjny parawan, chciałabym Państwu powiedzieć, jaką funkcję pełni ten parawan. Mianowicie parawan jest po to, aby zasłonić ludzki dramat przed Waszymi oczami. I nie chodzi tu tylko o to, żebyście Wy nie widzieli. Wśród Was bardzo często są na miejscu zdarzenia członkowie rodzin, osoby najbliższe. Dlatego zwracam się też do Państwa z apelem, abyście uważali na to, co robicie, jak robicie i gdzie później ewentualnie wrzucacie zdjęcia, które zrobicie na miejscu zdarzenia. To, co Państwo widzą za policyjnym parawanem, to tak naprawdę część sprzętu, która na co dzień używana jest przez techników kryminalistyki na miejscu zdarzenia. Miejsce zdarzenia to nie tylko, tak jak Państwo często widzą, kawałek chodnika czy ulica. Bardzo często są to nietypowe miejsca, takie jak dachy, bagna czy inne trudno dostępne miejsca. Dlatego też na wyposażeniu techników kryminalistyki znajdują się różne rzeczy, takie jak drabina, kamery inspekcyjne, szlifierka kątowa, wiertarki. Obecnie znajdujemy się w pokoju oględzin Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, w miejscu, w którym przeprowadzane są oględziny rzeczy, przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Pokrótce, kim jest technik kryminalistyki i czym się zajmuje? Technik kryminalistyki to policjant, który zostaje wezwany na miejscu zdarzenia w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Na podstawie analizy tych śladów, ich umiejscowienia, tworzy wstępne wersje kryminalistyczne, które są wykorzystywane w dalszym toku postępowania prokuratorskiego w sprawie. Praca technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia bardzo często kojarzy się Państwu z proszkami daktyloskopijnymi, z pędzlami. Chciałabym jednak powiedzieć więcej na ten temat, ponieważ bardzo często jesteśmy w miejscu zdarzenia, gdzie linii papilarnych nie ma.
musimy się skupić na innych śladach, takich jak ślady mechanoskopijne, traseologiczne, które wymagają zupełnie innych form zabezpieczenia niż widywany przez Państwa często w serialach proszek daktyloskopijny. Rolą technika kryminalistyki, nie tylko całego zespołu oględzinowego, jest to, aby udokumentować w taki sposób miejsce zdarzenia, aby osoby, które będą później uczestniczyły w postępowaniu, czy to prokurator, czy biegły z różnych zakresów, czy też osoby pokrzywdzone, tudzież sprawcy, mogli później, na późniejszym etapie odtworzyć sobie to miejsce, muszą wiedzieć, co i dlaczego zostało zabezpieczone i przekazane dalej do laboratorium. Praca na miejscu zdarzenia, czy tak bardzo wzbudzające zainteresowanie, na przykład ujawnienie plantacji narkotyków, czy miejsca ujawnienia zwłok, są dla Państwa bardzo atrakcyjne. Jednak musicie Państwo wiedzieć, że praca, czy w miejscu ujawnienia plantacji narkotyków, czy miejsca ujawnienia zwłok, jest to bardzo ciężka fizyczna praca. Te oględziny trwają czasami naprawdę bardzo, bardzo długo. Technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia ma kontakt ze zwłokami. To technik jako pierwszy określa, czy na miejscu zdarzenia możemy mówić o tym, że doszło do przestępstwa, czy jednak zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. Oczywiście nie jest to takie proste. Nie zawsze możemy określić konkretnie, że stało się to, czy stało się tamto. Wówczas na miejsce zdarzenia przyjeżdża biegły z zakresu medycyny sądowej i wspólnie z technikiem przeprowadzają takie oględziny. Na miejscu zdarzenia, tego typu zdarzenia, pojawia się też bardzo często prokurator, który nadzoruje czynności zarówno technika, jak i biegłego z zakresu medycyny sądowej.